Dziękuję, dzień dobry Państwu. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do występu. To jest bardzo ważne dla nas, dla Ukrainy, tak i oczywiście dla narodu Europy wcale. Dzisiejsza wojna między Rosją a Ukrainą w świetle możliwych konsekwencji jest globalnym wyzwaniem dla ludzkości. Ale błędem będzie traktowanie tej wojny jako osobnego wydarzenia, czyli pojedynczego działania. Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Ukrainy jest ludobójstwo Hołodomoru na Ukrainie, sztucznie stworzone przez komunistyczny reżim totalitarny. I nie wchodząc zbyt daleko w historię, wymienimy tylko niektóre jej fragmenty w relacjach między Ukraińcami a Moskowitami, no teraz współczesnymi Rosjanami, które są teraz ważne. Przede wszystkim przez wiele stuleci trzeba mówić, że współczesna Rosja rozwijała się na wschodnich, azjackich tradycjach politycznych, więc Ukraina rozwinęła się w europejskiej przestrzeni politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Po upadku Imperium Rosyjskiego w 1917 roku utworzono w Rosji rząd tymczasowy i Ukraina ogłosiła niepodległość. Jednak w wyniku bolszewickiego puczu powstała Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka pod przewodnictwem Lenina, który nie uznał prawomocności Ukrainy, mianowicie Ukrainy, Ukraińskiej Republiki Narodowej. I już w lutym 18 roku wojska rosyjskie pod dowództwem Murawiowa zdobyły Kijów. I pierwszy taki zbrodni wtedy były masowe mordy zarówno wojskowych, jak i cywilów i zginęło od 2 do 5 tysięcy kijowan. W 1920 roku Ukraina zawarła porozumienie z Polską, a 6 maja już wspólnie wyzwolono Kijów. Jednak pod naciskiem wojsk rosyjskich Ukraińcy i Polacy zostali zmuszeni do odwrotu i zatrzymali ofensywę tylko pod Warszawą 25 sierpnia. I ogólnie mówiąc, Rosji udało się odzyskać kontrolę nad większością europejskich terytoriów, z wyjątkiem Finlandii, kraju wschodniego Bałtyku i Polski. W wyniku tych wojen zajęto terytorium Ukrainy i utworzono Ukraińską SRR, Socjalistyczną Republikę Radziecką. Rosyjscy żołnierze zajmowali się konfiskatą żywności ludności wiejskiej i tłumieniem ruchu narodowo-wyzwoleńczego. Komunizm wojskowy, który był zaprowadzony wtedy, miał za główny cel zniszczenie ruchu narodowo-wyzwoleńczego Ukraińców i nacjonalizację wszelkiego mienia. I około 1 miliona ludzi stało się ofiarami, przepraszam, stało się ofiarami czerwonego terroru. Polityko-ekonomiczno wtedy była taka sobie prodrozkładka, a właściwie to był zalegalizowany rabunek państwowy, obowiązkowo odsprzedaż chłopami praktycznie całego zboża państwu po ustalonych cenach. Więc te ceny były bardzo niskie i ludzie nie chcieli, chłopi nie chcieli sprzedawać zboże za tymi cenami. I w wyniku przymusowej konfiskacji żywności już w 21 roku na Ukrainie wybuchł głód. I liczba ofiar śmiertelnych pierwszego masowego sztucznego głodu składa 3,5 miliona osób. Na zmianę polityki komunizmu wojennego została zaprowadzona polityka nowa ekonomiczna. Główną treścią było zastąpienie prodrozkładki podatkiem żywnościowym w rolnictwie, wykorzystanie rynku i różnych form własności, przyciąganie kapitału zagranicznego. Jednak sam Lenin wtedy zauważył,
w ten czas, że największym błędem jest myślenie, że NEP położył kres terrorowi. Jeszcze powrócimy do terroru i terroru ekonomicznego. Z początkiem właśnie takiej polityki genocydnej jest kolektywizacja. W 1929 roku komuniści oficjalnie ogłosili kurs na masową kolektywizację, ale stanem na październik tylko 9% gospodarstw chłopskich było uspołecznionych. W praktyce kolektywizacja oznaczała ujednoliczenie ziemi i całej własności gospodarstw chłopskich. Maszyny, wintaże, nasion, bydła i tak dalej. W celu przeprowadzenia kolektywizacji partia komunistyczna wysłała do wsi tysiące miejskich komunistów i już do października 1931 roku skolektywizowanych było około 5 milionów gospodarstw rolnych. Zmieniał się wcale sposób życia na wsi, powstali sektory kolchozów i sektor indywidualny. Zbiory zbóż brutto w latach 30-32 USRR znacznie spadły, i jednak na początku lat 30-tych załamała się polityka kolektywizacji na Ukrainie. Chłopi masowo opuszczali kolchozy, zabierali swój majątek. Władza radziecka nie mogła się nie zakorzenić w ukraińskiej SRR i to zrozumiało kierownictwo Związku Radzieckiego. I już na zebraniu partyjnym w 1930 roku przywódca Komunistycznej Partii Ukrainy Stanisław Kościor powiedział, że chłop przyjmuje nową taktykę, odmawia zboru. Chce zgnić ziarno, by stłumić rząd sowiecki kościstą ręką głodu, ale wróg się przeliczył, pokażemy mu, czym jest głód. Początkowo opór kolektywizacji był indywidualny. Było odmawiano pójście do kolchozu, zażnięcie bydła, które należało oddać do kolchozu, niszczenia sprzętu. Ale z biegiem czasu stało się bardziej rozpowszechnione tak zwane wołynki. To byli masowe demonstracje we wsiach przed przyjezdnymi przedstawicielami partii, a także zamieszki babskie, czasem nawet zabójstwa kolektywistów. Stopniowo demonstracje przerodziły się w powstania, które w 1930 roku objęły już 18 okręgów i 110 rejonów. Powstańcy zlikwidowali sołectwa, kolchozy, rozwiązali komórki partyjne i komsomol. Reżim wykorzystał państwowy zarząd polityczny, to taka polityczna policja, i nawet armię do stłumienia powstań. Tylko w lutym i na początku marca 1930 roku było 25 tysięcy aresztowanych, dużo rozstrzelanych, uwięzionych w obozach i zesłanych. W 1930 to był taki szczyt oporu, doszło do więcej 4 tysiące przypadków zamieszek, w których wzięło udział 1 200 000 uczestników. Tak samo na Kaukazie Północnym, gdzie mieszkało około 3 milionów Ukraińców, zarejestrowano było dużo buntu. I to doprowadziło do tego, że Stalin napisał do Kościora, wydaje się, że w niektórych osadach Związku Radzieckiego rząd sowiecki przestał istnieć. Jeszcze byli i dalej występy, ale nie takie masowe. Kolektywizacja oczywiście mała na celu zniszczenia najbogatszej warstwy nasilenia, to jest kułaki czy kurkuli, bo kułak to po rosyjsku oznacza pięść, a pięść w języku ukraińskim to nie coś złe i było w języku ukraińskim zaprowadzono takie definicje kurkuli, ale tutaj będzie mówił o kułakach. W rzeczywistości kułakami uznano te gospodarstwa, które mają jedną z następujących cech. To jest korzystanie z pracy najemnej,
obecność młyna, oliarni, innego narzędzia, wynajem maszyn rolniczych i działania związane z handlem, lichwą, pośrednictwem handlowym. Jednak w 27 roku w ukraińskiej SRR było tylko 200 tysięcy kułaków, czyli 4% wszystkich gospodarstw. Późniejsze wydarzenia pokazują, że dekułakizacja objęła około 15% gospodarstw. Rzecz w tym, że w paragrafie trzecim do kułaków także odnieśli te gospodarstwa chłopskie, które nie posiadają znaków wymienionych w paragrafie pierwszym, które były na poprzednim slajdu, ale jest stosowany, chłopi należali do kulaków, jeżeli jest stosowany ich względem indywidualny sposób obliczenia zysku. Wcale było trzy kategorie kulaków. Pierwszy to były aktywiści kontrrewolucyjni, drugi to były wielcy kulaki i dawni półwłaścicieli ziemi, które aktywnie sprzeciwiają się kolektywizacji. I był taka definicja jak podkułacznik, czyli podkurkulnik. I trzecia kategoria to była reszta kułaków. Pierwsza i druga kategorie byli deportowane. Były trzy etapy deportacji w 30 roku. W marcu, wrześniu 31. Tutaj Państwo może bacić, ile było rodzin chłopskich i ile osób deportowano. I w sumie w tych latach zniszczono 3502 tysiące gospodarstw i ukradnięto 1,5 miliona ludzi. I jeszcze był trzeci etap w 1932-1933 rokach, latach. Wraz z początkiem masowej kolektywizacji plany skupu zbóż były naturalnym obowiązkiem i od lipca 29 prowadzono obowiązkowe plany na dostawę chleba wraz z ogólnym planem na wieś. I jeśli gospodarstwo nie wykonywało planu w wyznaczonym terminie, to to gospodarstwo zostało ukarane pięciokrotnością planu. Jeśli kwota nie została zapłacona, majątek dłużników został zabrany i sprzedany na licytacji. Innym sposobem zabierania była tak zwana kontraktacja z poszczególnymi chłopami średniakami, co było zapisane w umowie przymusowego zobowiązania chłopa do oddawania państwu nadwyżki towarowej chleba. Do tego doszło inne zobowiązania podatkowe, tak zwane samoopodatkowanie, różne opłaty finansowe na industrializację, rekultywację i tak dalej, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zakup losów na loterii i inne. Kolejną ludobójczą decyzją było nałożenie grzywien na tużę. Prawo państwa do odbierania chłopów nie tylko zboża, ale także innej żywności i mienia, które można było sprzedać lub wymienić na żywność. Takiego zjawiska nie było w żadnej innej republice Związku Radzieckiego. I widzimy tutaj, ile ton zboża zostało wywieziono w ramach kontyngentu. W 1932 roku, nie zważając na głód, z pierwszej połowy tego roku władze bolszewickie nałożyły na Ukrainę niewiele mniejszy niż w latach poprzednich kontyngent zbożowy w wysokości 6,3 miliony ton. Według oficjalnych statystyk Ukraina wykonała lipcowy plan skupu tylko na 15% i Stalin pisał do Kaganowicza z tego przywodu, że jeśli nie weźmiemy się teraz za naprawę sytuacji na Ukrainie, możemy Ukrainę stracić. W listopadzie 1932 roku była rezolucja, która wyprowadziła specyficzny represyjny reżim, takie sobie czarne tablice. Wpis na czarne tablice oznacza fizyczną blokadę żywnościową kolchozów, wsi i dzielnic, całkowite przyjęcie żywności,
zakaz handlu i przewozu towarów, zakaz wyjazdu chłopów, okrążenie osady przez jednostki wojskowe, GPU i policję. Ukarano nie tylko kolchozy czy rady wiejskie, ale celowo całą ludność wsi. To mianowicie stworzono warunki, które nie pozwalali przeżyć. W latach 1932-1933 reżim tablic funkcjonował w 180 okręgach Związku Radzieckiego. Такий репресивний режим стосовано тільки на Україні і Кубані, чи в місцях звертеку заміжкання українців. До реалізації плану скупу збожжя заангажований був цілий апарат партійний і пенствовий, органи карні, прокуратура, сонди. Щегульну роль відіграв пенствовий уряд політичний при НКВС. Групи, які побирали податки і інвакувати, поточні називано «Червоні мьотли», бригади «Головніче», в язику українським то називано «Буксири». Були створені активи військи, шеф комурки партійний туди входив, є чонкові, приводні чонці і чонкові ради військи, чонкові комісаму, чонкові комурки комсомолу, майонти колхозови і так далі. На чолі таких бригад станели комісажем, членкові партії або членкові комсомолу, присвані з ośrodku регіональних, з яких кожен зостав перед виязним справдзений і проінструктуваним через ГПУ. Ще іншим наджендзем був так і собі торгзін, то є тарг з обцокраївцями. Він повстав з липня 31-го року, початково був сконцентрований на гандлю з обцокраївцями. Але от з тижня 32-го року він служив вже головним обивателем Зв'язку Радянського, в тисячі металі шляхетне каміння, діло штуки можна було виміняти на бони, за які пужність придана жирність. У українській СРР ще швидко ще розростало. Вже на серпень 30 чи цього року було більше 250 склепів. В сумі Зв'язку Радянського в часі свого існення около 70% доходу, отриманих від обивателів, були отримані від обивателів Зв'язку Радянського. Хлопці пришивали біжутерії на злом за безцінь фактично. Наприклад, золота оброчка люб кольчики зостали вичиняні на 100 грамів хліба люб платків збожових. Отримуючи бони в кантожі, люди надаль мусили стати в колійці до склепу, в котором спрошивано хліб і продукти, яких штучно бракувало. В сумі людність УСРР спрошивала 2 тонн злота 32-33 літах, і около половини злому то були вартості родинні. В 33-му торгзін під взглядом доходу валютових в Зв'язку Радянському займав перше місце, випереджаючи впливи з експорту древна, збожжя чи навіть ропи. І через торгзін було викуплено злото, яке дозволило покрити около третьої кошту упрямисловлення Зв'язку Радянського. Крутка хронологія. Тут виміняємо головні такі дати. По-перше, то конфіскат збож під час скупу збож і заказ гандлю. Очевидно, треба вспомнити о праві п'ятьох квосів. Згодні з ним, панство каже голодуючим хлопів за збирання решток на полю кару позбавлення вольності до 10 літ з конфіскацією імення люб екзекуція. І в чому півтора року сказано було понад 125 тисяч осіб. Далі була резолюція у справі системи пошпортового розрахунку м'яс з непотрібних елементів і зостало заборонене видавання паспортів мешканцям всі і їх в'їзд до міст.
Następna dyrektywa w sprawie zapobiegania masowym wyjazdom głodujących chłopów do artykułu, po artykuły spożywcze, to był zakaz wyjazdu chłopów z ukraińskiej SRR i blokowanie granic przez jednostki wojskowe. W styczniu 1933 roku Biuro Polityczne Partii Komunistycznej zatwierdziło ostateczny plan zakupu zboża, który podlegał bezwarunkowej i pełnej realizacji oraz za każdą cenę. Po wprowadzeniu wszystkich tych środków i ograniczeń do początku 1933 roku większość chłopów Ukrainy została bez żywności. I właśnie konfiskacja całej żywności spowodowała, że głód przekształcił się w głodomor. Większość zmarłych nie została pochowana, po prostu nie było nikogo. Zwłoki w najlepszym wypadku zabierano do masowych grobów, w których często znajdowali się żywi ludzie. Kanibalizm był dość powszechny. Szczyt Głodomoru przypał na wiosnę 1933. Wtedy śmiertelność na Ukrainie osiągnęła katastrofalne rozmiary. W tym czasie, w czerwcu, codziennie umierało 28 tysięcy osób, a co minutę 20 osób. Ale tutaj trzeba rozumieć, że wszystko to działo się przy dużych zapasach zboża w centralnie zarządzanych rezerwach państwowych i eksporcie żywności na dużą skalę. Więc główne narzędzia, tutaj Państwo może zobaczyć na ekranie, już nie będzie to powtarzał. Ciekawe zdanie zobaczyłem u polskiego badacza Głodomoru Roberta Kuśnierza, który uznany tak samo w Ukrainie, że sami bolszewicy zaczęli przejmować się losem głodujących chłopów dopiero wtedy, kiedy wynikła realna groźba, że na wsi nie będzie miał kto pracować. I ważnym jest to, że już w styczniu 1934 roku było zlikwidowano schemat skupu zboża, ustalono stałe normy dostaw zboża. I ponadto eksport zboża zmniejszył się o ponad połowę. To świadczy o opanowaniu Głodomoru i możliwości jego zatrzymania w dowolnym momencie. Jednak nie zostało to zrobione wcześniej. Teraz mówimy o konsekwencjach Głodomoru dla narodu ukraińskiego. Główne konsekwencje to liczne straty demograficzne, ale nie trzeba zapominać o konsekwencjach społeczno-gospodarczych, psychologicznych i społeczno-kulturowych. Więc konsekwencje społeczno-gospodarcze przede wszystkim to pozbawienie własności prywatnej. Bezrobocie zostało wyeliminowane, ale poziom płac w kolchozach był niezwykle niskim. Konsekwencje demograficzne dzielimy na ilościowe i kilkościowe, ilościowe i jakościowe. Do ilościowych to oczywiście, że zginęła ponad 1/3 chłopów. Wzrost śmiertelności mieszkańców miast, deformacja ruchu naturalnego i mechanicznego, deformacja struktury płci i wieku, struktury małżeńsko-rodzinnej, skrócenie średniej trwałości życia. No i według badań Władimira Sergiejczuka tylko dzieci zginęło 4 miliony. Najbardziej oni byli dotknięte do tego, a także osoby starsze, które nie mogli same pracować i nie miały nikogo, kto by się nimi zaopiekował. Wysoka jest również śmiertelność mężczyzn w wieku produkcyjnym, których odżywanie nie wystarczało do utrzymania sił i którzy często oddawali zarobioną żywność swoim rodzinom. Jakościowe to konsekwencje byli zmniejszenie w składzie narodowym, w składzie religijnym, w strukturę zawodową,
w poziomie edukacji. Analfabetyzm oczywiście był, ale programy są przesycone ideologicznymi dogmatami dotyczącymi kształtowania człowieka sowieckiego. Także rozwarstwienie społeczne, likwidacja gospodarstw zamożnych i średnich. Na wsi zostali tylko pracownicy kolchozów i ich kierownictwo. Konsekwencje psychologiczne. Według Holodomoru cechami Ukraińców stała się nieufność, podejrzliwość, izolacja rodziny. Wspominanie o Holodomorze w czasach sowieckich było uważane za uszczerstwo i dyskredytowanie sowieckiej władzy i zostało zakazane pod groźbą więzienia. To także jak teraz w Rosji wyraz wojna. Psychologia ofiar, bierność, brak zaufania do władzy jako takiej, apatia społeczna stały się charakterystyczne dla dużej części społeczeństwa ukraińskiego. I Holodomor jest jednym z wielu powodów, dla których wielu etnicznych Ukraińców mówi w języku rosyjskim jako ojczystym, a tym bardziej wykorzystuje dla porozumiewania się. Konsekwencje społeczno-kulturowe. Деморалізація традиційних заховань хлопів, то значить, що страх перед декулакізацією допроваджує до того, що норма вставилася до носа прикупство поджигання. Норма вставилася практика крадежі з колхозу, узнавана за рекомпенсати за неоплатну працю. Деформація норм сповечних і правних. Мордерство і окрученство інтересів режиму ніби ліка рани, вренч, причівне, przemoc fizyczna i moralna pozostawała częścią represyjnego reżimu komunistycznego. A kryterium przydatności do służby państwu była gotowność podporządkowania się każdemu nakazowi reżimu. Także były deformacja prawa zwyczajowego, tradycji rodzinnych, zniszczenie religijności ukraińskiego chłopstwa, prowadzenie świąt sowieckich i niszczenie remiosła ludowego. Teraz parę słów o tym, co działo się po wojnie, przed wojną II światową i po wojnie, a mianowicie o wielkim terrorze, który był w 1937-1938 roku, latach i nazywał się także Wielką Czystką. Jeśli główny cios w latach 1932-1933 był wymierzony w ukraińskie chłopstwo, to w 1937-1938 w inteligencję ukraińską. I podczas tego wielkiego terroru w ukraińskiej SRR według historyków skazano do 200 tysięcy osób. I ciekawe, że ostatnim krokiem wielkiego terroru była fizyczna eliminacja bezpośrednich jego organizatorów. Sprawcą. Okupacja, terror w zachodniej części Ukrainy. Państwo wie oczywiście, że zgodnie z paktem Ribbentropa-Mołotowa współczesne terytoria zachodnich regionów Ukrainy miały stać się częścią ukraińskiej SRR. Na początku władze sowieckie deportowali przede wszystkim polityków, więc na celi byli polscy urzędnicy, policja i ci obywatele polscy, którzy uciekli przed Niemcami. W sumie między 1939 rokiem a początkiem wojny niemiecko-sowieckiej około 1 200 000 ludzi zostało deportowanych na Syberię i do Azji Środkowej. Do zachodnich regionów Ukrainy przybyło wielu migrantów, na przykład do Lwowa w ten czas przybyło około 100 tysięcy ludzi. Mianowicie Rosja. Zginęło wiele osób, które były w więzieniu. Następnym ciosem dla Ukraińców był powojenny głód. Przed drugą wojną światową było 41 milionów mieszkańców, a po już 27. Spośród wszystkich zatrudnionych w gospodarstwie narodowym 80% stanowiły kobiety.
Jednak w czerwcu 1947 roku zatwierdzono nierealistyczny plan zakupu zboża dla ukraińskiej SRR, który został potem jeszcze zwiększony. W ten sam czas w latach do krajów europejskich wyeksportowano 2,5 miliona ton zboża. Niezrealizowanie planu zostało uznane za zbrodnię przeciwko partii i państwu i komunistyczny reżim totalitarny skonfiskował całe zboże, w tym nasiona, a także ziarno z gospodarstw domowych i przestał płacić za dni robocze. Oczywiście, że to doprowadziło do masowego sztucznego głodu i nawet oficjalnie więcej miliona osób w czerwcu 1947 roku było chore na dystrofię. Масовий голод об'яв праві цілу територію української СРР з винятком регіону західних і в виніку того голоду в літах 46-47 змарло около 1,5 мільйона мешканців української СРР. Колінним моментом була депортація західної частини України по Другій війні світовій. Аби виелімінувати народово-визволенчий рух українців, режим тоталітарний припроваджував серію депортацій, найбільшу з яких була операція «Захід», яка озбилася в Позірніку 1947 року. Понад 78 тисяч осіб зостало депортоване з заходу України до Казахстану, відлеглих обшару Сибірі і в Чонгу фактично єдного дня. А в сумі в літах 40-х і на початку літ 50-х в західній частині України примусово депортовано 200 тисяч осіб. Перше ошацування страт демографічних знане було ще в 1933 року. Консул Королівства ВЛУ в Харкові Серджіо Граденіко в своєму офіційному рапорті написав, що політика жонду совєтського має на цілю виелімінування проблеми українського в чонгу кілька місяців, обшиз віддані 10-15 мільйонів душ. І ще в рапорті ГВУД Граденіго звернувся увагу, що представники жонду признали, що страти людські на самій Україні виношують 9 мільйонів душ, а сполечність університетська мові о 40-50% цілої популяції України. Так само у французькій газеті «Le Monde» в 1933-му писали о загладі від 6 до 8 мільйонів українців. Перше облічення на підставі статистик демографічних стиглядів виконав професор Сосновий в 1942 року і науковець ідентифікував 7,5 мільйона офір. Спільне освячення делегації панств Шунковських ОНЗ з оказії річниці Великого Голоду в 2003 року мовив, що Великий Голод в літах 1932-1933 на Україні похвонув життя від 7 до 10 мільйонів невинних людей і стався народовою трагедією народу українського. Однак в Зв'язку Радянському старання тлумлено факт, що мільйони людей умирали з голоду. В цьому заангажувана була ціла кремлівська машина пропагандова, і тільки кілька заграничних дзвінікажів було в стані відповідати у правдивих видаженнях. У Зв'язку Радянському то були Малком Магеріч і Берет Джонс. Однак видаження людобійства Голодомору сам цього ж мало знали цілому святу. І, наприклад, французький експерт Алекс Фенстер вважає, що головне для того, що совєтські привудці при відтянстві до нацистів не зосталі звапані на горонцем учинку. Публікація двох дзвінь каже, не маємо порівняння з отварчим нацистовських обозів концентраційних з коморами газовими, крематоріями, сетками годин кронік фільмових і децизією Нюрнберзького трибуналу. В Україні головний відділ слідчої служби безпечества тільки в 2009 року вщов справи карно в зв'язку з пристемством. І в 2010 року міський суд апеляційний в Києві підтримав усталення слідчих СБУ
в справі організації через тоталітарний режим більшовицький людобійства української групи народової, чи штучного утворення воронку життя в цілі її чинщевого фізичного знищення. На подзьомі панствовим Холодомор зачем-то називають геноцидом по раз перший в 93 році в Естонії, а тут є узнаним через 18 країв. Шацунки лічби. Співчесні шацунки лічби страт можна поділити на дві групи. Шацунки попрес так званий надмірну смертельності при взялі 3-5 мільйонів. І шацунки вончних страт от 7 до 10 мільйонів офір. Облічення виступує три головні проблеми, які поводує в наступуючі різниці в виніках облічень. То є проблема термінологічна, існення різних подій до розуміння поняття страти демографічної їх структури, то є засоб інформаційний і проблема методична за взгляду на обецність двох попередніх. Якщо буде питання по тому, то може околічності відповідати окремо. Зараз переходимо до обецної ситуації, обецної війни. І почнемо з того, що у 27-му році Володимир Путін стверджив на монахійській конференції безпечества, що упадок Зв'язку Радянського був найменшою катастрофою геополітичного століття. Для народу російського сталося це правдивим драматом. Десятки мільйонів наших обивателів родаків зазналися під Федерацією Російською. В Україні в 2010 році до влади поручили сили проросійські, які пробували звручити Україну до Росії. І пунктом зворотним було непідписання через Януковича умови з товаришеньовий з Унії Європейської. Очевидно, це вивало революцію годності. Юж на Майдані згинело 250 осіб. Майдан звичайжив, Янукович утік, але використовуємо в той момент, Росія розпочала тайну агресію на Україні. Очевидно, тут у нас в Україні анексія Криму є початком обецної війни Росії з Україною. І та агресія винесла, спроводила до 13 тисяч забитих і около 30 тисяч ранених, то з обох сторон за 8 лет війни. Єднак агресія мав вимір не тільки мілітарне, і аналіза видажень історично вказує на значно глибші аспекти агресії Росії на Україні. Міновіча війна є не тільки фізична на полі битви. Тут згадуємося з вибітним правником українським Володимиром Василенком, який є також і працівником відомцем нашого інституту. І цікаво, що має дуже досвідчення міжнародове, бо був суддею міжнародового трибуналу Карнего для бувшої Югославії. Він в цьому мові Василенко, що еліта жонцонця Росії і сполеченство російське вважають України за своєго екзистенціального врога. І остаточним цілем обецної політики російської є елімінація неподлеглої панствовості України, знищення України як подмету права міжнародового і речовістості геополітичної. І він вважає, що війна почалася понад 300 лет тому і триває до хвилі обецної, і бенче тривало до часу, коли єдна зі сторон не виграти війна. То він мовив в року 2017 на конференції з безпеченства. Власне, війна, яка Росія тут і певні, то є війна гібридова, проведена складаючи з речовістості з двох елементів – агресія збройна і агресія гуманітарна. Очевидно, що цілем агресії збройної є фізичні знищення,
А целям агресії гуманітарної є знищення тожсамості народової людності і є остаточне знищення. Край може зостати поконаний через агресію збройну, але неохоронне зостання визволене і відбудоване, якщо заховане зостання його тожсамості. Якщо однак край втратить свою тожсамості, ніколи ще не відбудує, ніколи не стане ще неподлеглим панством. Агресія гуманітарна, Василенко вважає, що складає ще з чотирьох елементів. То є воєнна язикова і культурова, то є інформація і пропаганда, то є воєнна з українського пам'ятю історичну, і то є воєнна визнаньова, чи між релігійними групами. Як у конклюзії? Конфронтація з Росією Україна може перетворити тільки як українська Україна, біже під увагу тільки власне атути, але одночасно полега на своїх союзниках і партнерах. Для того не звикли важним аспектом є не тільки зміцнення здольності оборонних країв, але проведення свідомої, адекватної політики гуманітарної, яка буде інструментом вальці знищенням тожсамості нашого краю. Переходимо власне до геноциду чи людоубивства. Те дефініції впроваджує польський правник Рафал Лемкін, і до язика правного термін вшедв за справу конвенції ОНЗ в справі запобігання і карання збройного геноциду. Тут є дефініція геноциду, то є чин доконаний за межі знищення в цілості люб частини груп народових, етнічних, расових, люб релігійних, як отаких. Тут є подам те дефініції для того, щоб панство могло децидувати о тим, чи відноситься дійсніша ситуація до власне геноциду. Чи відповідає обична ситуація пунктам, які тут є. Забуйство членку групи, спроводування поважного ушкодження тіла люб строю здоров'я, психічного членку групи, розмислене створення для членку групи ранків життя, облічених на споводування соковітого люб чинщового знищення фізичного, стосування środку, які мають на цілю стримання вродин в обрембі групи, примусове приказування дітей членку групи до іншої групи. Юж два тижні тому Верховна Рада України узнала діяння Федерації Російської в останній фазі агресії збройної Федерації Російської на Україні за геноцид народу українського. Зазначено, що акти геноциду у діяннях Росії проявлялися в щегольності доконування масової зброї в містах Буча, Бородянка, Костомель, Ірпінь і інших. Геноцид доконаний через війська російські на Україні під час війни можливе є найбільшим в Європі від часу Другої війни світової. Тут представі Ілющово, Ілющ офер, але то нестети юшся зінкшило. Що робить? І це власне, як запобігти пришлим загроженням, український бізнесмен і співзаложитель платформи «Обивательський новий край» пан Валерій Пекар запропонував таки 8D для Росії. Не бенджі того прочитав, але головними з них є демілітаризація і денуклеаризація. Власне, для повстання такого Росії демократичної, то сам важна децентралізація, демократизація. Для сполучення дуже важним є денацифікація і декомунізація. Для творення нової ментальності Росії, якщо то можливо в цілі, десталінізація і депутінізація. Можемо потім до того вручиться. Ну, а що мусить робити Україна? Ну, зараз стати до вальки, зорганізовувати канави заопатрження в оборонь, ангажувати союзників в допомогу військову, господарчу, гуманітарну. Ну, а по війні то дуже колійка, передовсім, будова стратегії стабільності панства, розвій армії,
aktywny udział w rozwoju systemu bezpieczeństwa, polityka humanitarna, konsekwentna i zrównoważona, stabilny rozwój wszystkich sfer w ramach ruchu do Unii Europejskiej i nowa regionalizacja uwzględniająca stopień zniszczenia i poziom potencjalnych zagrożeń. To jest wszystko. Myślę, że może trochę za dużo. Dziękuję za uwagę Państwu. I po wojnie oczywiście zapraszam do naszego muzeum w Kijowie.